Siemanko, witam was serdecznie w pierwszym odcinku z farmingowej masakry. Ja jestem Rola i na początku wam przedstawię moją farmę. Potem przejdę kto uczestniczy w projekcie farmingowej masakry. A tu czekajcie, kurde. Tego kurna bydlaka śmierdziela. Puścimy. Jak on robi? My się przebiegniemy, chociaż o. Przepraszam, że jest noc, ale gramy na season modzie. Każda pora roku będzie miała 6 dni. Jak wiosna, lato, jesień i zima, będzie miała 6 dni. Czas jest ustawiony na realny, nikt tego nie przerabia. Tak jest ustalone. A ustalone przez, to można powiedzieć, właściciela projektu, czyli MySocial24. On jest nauczycielem tego projektu. I w inne różne też linki do kanałów innych youtuberów, bo tu youtuberzy z farmingiem związani uczestniczą w tym projekcie, będą podane w opisie. A ja też zapraszam was do subskrypcji, lajka, no i komentowania. I potrzebuję jedną osobę, która może ze mną grać. Jedną. Więcej nie, bo tam jest ograniczona ilość slotów. Dobra, przedstawię wam moją farmę, zbudowałem sobie. Jak widzicie, tutaj już na załączonym obrazku Ursus Czeszy za 63 p z przystawką do Tura. Może Tura zakupimy, może nie, może się przyda, może nie, nie wiem. Się zobaczy. Co? Przez co? Ty kurde. Dobra. Ursusa 3P. Tam był Ursus 3P. Tutaj jest Ursus 16. O właśnie, wiedziałem, 1664. Kupiłem sobie taki właśnie Ursusika z pługiem pięcioskibowym obracanym. Myślę, że daje radę. Na razie daje radę. Nie ma bidy. Bo wcześniej był 4-skibowy obracany, no to myślę do 60-ki pójdzie. Ale ten też do 60-ki pójdzie, on to 60-ka to ma ty sprzęt. Chociaż czekaj. 30-ka będzie lepiej szła. 30-ka w każdym farmingu to nie do bicia kurde te w ogóle. Jak to się nazywa? Traktor, maszyna to nie do zbicia, nie zabicia. Wszystko. Widzicie. Dobrze, przepraszam, przerwałem moją umowę, sam sobie przerwałem. Właśnie z Ursus 1664. Dobra, stój, bo będziemy tu, na razie jak stoi. Dobra, do Ursusa, właśnie Ursusik. Tak, mam haciendę. Gienek widzę przyjechał. Grażyna! Nie ma Grażyny? Ty, Piotera też nie ma. Co on ogląda? Kurna mać. Sąsiada posiadłeś, no. I za kurna ktoś przyjechał. Nikogo nie ma? Zamknięte. No nie, znowu. Dobra. Nie będę tego mówił. O, światek pojechał. Moja hacjenda. Klimatyzacja nawet. Dobrze. Reszta maszyn. Na razie mam mało maszyn. Ponieważ mi dużo maszyn nie trzeba. Poza tym też, to się mówi, trzeba ciąć koszty. Bo utrzymanie maszyny kosztuje. I wszystko inne kosztuje. Myślę sobie postawić jeszcze jakąś drugą wiatę. Tu mam plac troszeczkę. Zrobiłem. Mam na razie dwa pola. Tutaj... pokażę wam, o, na mapce 22 i 21 mam pole, ale myślę jeszcze coś zakupić, ale to takie, wiecie, myślę.
Myślę, na przykład 177. To by było fajnie tak po drugiej stronie. Albo to. To bym takie różne zboża posiał i w ogóle. Ale dobrze, wróćmy do tematu. To jest kombajn Forschnitt. To jest Forschnitt 516B. Pany. Chyba header 6,5 metra. Jak dobrze pamiętam, tak. Dobra. Mamy bronę aktywną z siewnikiem. Siewnik oczywiście to oryginalne. I opryskiwacz. No, opryskiwacz to mogę i chwasty zabijać przecież. Ośrodek chwastu boczy i nawozem podlewać. Więc nie muszę, czy... Boże, rozsiewacza, czy coś innego. I jeszcze mam przyczepę zasław. Czerwoniutką, ona ma chyba 18 tysięcy litrów pojemności. No i oczywiście tutaj moje biny, że tak, albo Michały, że tak powiem. Biny albo Michały, o, biny albo Michały. Jeszcze dzisiaj na odcinku troszeczkę zbudujemy sobie, taki będzie odcinek, widzicie, gadany, pierdzielenie, oszopienie i tak różne. W tym projekcie, to powiem o tak, są Mafia Solec, cała Mafia Solec, tam ten Brączek, różne takie, jeszcze co to, Ananasek, Kwiatek, Kubak z Gamings, My Social 24, to on założyciel tego projektu, Ananasek, Kubek 70, Driver 300, no Niemiec.pl, to właśnie to takie, Enemy 5, Gaming. Dużo jest YouTuberów. To dość znanych YouTuberów. Ja tam się nie uważam za znanego. Tam można powiedzieć, zaproponował mi, żebym był w tym projekcie i bardzo mi się ten projekt podoba. I wziąłem w nim udział. No i nie wiem, co by wam jeszcze tutaj powiedzieć. Nie wiem. No, nie wiem, trzeba się brać, kurde, do roboty, no co, gadać se można, ale się nic nie zrobi. O, ładowanie się gasiło, bardzo dobrze. Myślałem, że znowu, kurde, trzeba będzie młotkiem w alternator tłuc. Ale gdzie młotkiem w alternator? Człowieku, masz tyle pieniędzy, 416, 61 tysięcy, no to oddaj do majstra, kurde, nie. Ale nie. Trzeba po taniości wszystko. Dobra, to trzeba nie zrobić. Tak myślę, puścić właśnie, chociaż stracę trochę, pracownika puścić. A sam na przykład, nie wiem, co jeszcze dokupić. Też mam do was właśnie prośbę wielką, żeby... No, coś nie chcę iść, kurde, coś... Żeby po prostu pisać w komentarzach, co na przy... bo to na pewno troszeczkę mi zejdzie, żebym dość, no, do wtorku, jak to się mówi, do jutra, w grze do jutra, do pojutrze, może się wyrobię z zaoraniem wszystkiego. Myślę jeszcze jedno pole kupić, to może 177. To wjadę tym frosznitem, no to nic nie będzie. Parę sekund i zrobione. Dobrze, to wszystko się okaże. Zobaczę, ile będę miał jeszcze pieniążków, bo fundusze tu właśnie grają główną rolę. Bo ja mogę sobie mówić, że a to może kupię to, a może to kupię tamto, a potem nic z tego nie wyjdzie, bo będę musiał wszystko przeznaczyć, nie wiem, na nawozy, na coś innego. Kurde, coś nie chce iść. Coś jest nie tak. Coś go dusi, coś go dusi. Trzeba go przeczyścić, kurde, bo to... Dobry, witam. Do Sila.
Będą się bawić teraz w policję. No, ja nie potrzebuję maseczki, bo jestem na polu rolników, to nie obowiązuje. To nie muszę. A tu się kłócą, widzę, z jakiej racji kontrola. Wy tam, tego nie widzicie, bo kamerka mam wysłania, ale w następnym odcinku to poprawię, żeby kamerka była w innym miejscu. Ale jak to wiecie, ile... Oj kurde, czekaj, ile to osób może być na serwerze teraz aktualnie? Nie wiem, ale na pewno z 10... No z 10 to bita na pewno. Taki dzisiaj widzicie odcinek, że będzie orka, gadanie, że na przykład o... Kto jest w tym projekcie, kto zapoczątkował ten projekt. Ten projekt jest naprawdę bardzo fajny. I... Jeszcze raz dziękuję temu, kto mnie zaprosił do tego projektu. Bardzo ci dziękuję, My Social Gaming. My Social Gaming, kurde, a żem pierdzielnął. O Boże, ale żem dzisiaj kurde zakręcony. Naprawdę. Dziękuję ci, My Social 24. Dziękuję. Poprawiłem się. Dobra, to się trzeba się odwrócić. Dobra, cyk. Ja bym zobaczył w ogóle, czy jest choć jakieś oświetlenie na farmę. Dobrze by było. Było jakieś oświetlenie na farmę. Jakieś lampy, jakieś coś. Teraz właśnie trzeba zobaczyć, to było w różnych chyba. O, ty, płot nawet jest. Kulczasty. O, i to mi się podoba. To mi się podoba. Czekaj, to trzeba będzie postawić na rogu. Tak, o, cyk. Ty, zapalaniem automatycznym czy samoistym? Co jest? Tam to będę musiał zapalać sam. Na pewno sam. To jest 50, cyk. Cyk. O, to teraz to teraz. Tu trzeba będzie na rogu postawić chałupy. Cyk. No, to ja rozumiem, no. Czekaj, tak trzeba będzie postawić, cyk. Dobra, tutaj. O. Tu gdzieś na środku pasowałoby. Też nie, tu było przy boku, o. Cyk. No, niby dobrze. Tu tak, tu tak, tu tak. Czekaj, do 60 wejdę, sprawdzę. Trzeba włączyć samemu pewnie. Łocie panie, kurde, to jest lum, pani. Znowu. Serio. Nic się nie dzieje. Wszystko pod kontrolą. Na pewno sobie pracownika puszczę, bo tu trzeba też ogarnieć. Jakbyśmy byli... Jakbyś był ze mną, to już by było inaczej. Tak myślę. Czy brama automatyczna? Łatwiej, panie.
Ramka, siatka, coś tam, drzewo. Po co mi ten domek na drzewie? Ale ty, bramy automatem się przyda. Ale 5-metrowa? 6-metrowa jest. To ja się nawet tym, kurde, frosznitem nie zmieszczę. Gospodarstwo rolne to dobre szopy. Nie. O, zagro... właśnie, właśnie. Czekaj, to by się zobaczyło coś, jakieś... Chlewy, jakieś coś. Dobra. Jeszcze się zakupi wszystko po kolei na początku. Na początku trzeba ogarnieć, żeby sobie wszystko tutaj zorganizować. Dobra, ten. Co te piszą? Ej, mu wszystko przeszkadza. Wszystko przeszkadza. Nie będę wam zabierał dużo czasu, bo będę zanudzał tym tą orką. Więc zapraszam was serdecznie na kolejne odcinki z farmingowej masakry. Linki macie podane w opisie do innych youtuberów. Dziękuję serdecznie za obejrzenie. Komentujcie, subskrybujcie. Subskrypcja jest najważniejsza i jak się subskrybujecie, dajcie jeszcze dzwoneczek. To nie będziecie wiedzieli, kiedy nowy odcinek gram albo coś. I łapka w górę. Mile widziana. Dziękuję wam serdecznie. Do obejrzenia. Trzymajcie się. Cześć. A jeszcze synchronizacja.